No witam was w kolejnym odcinku z Age of History 2. W dzisiejszym odcinku gramy również Polską, jak przednim, ale sprawdzimy sobie, jakie będą losy Polski na innej planecie. Więc co, mam nadzieję, że film wyjdzie ciekawy. Zapraszam was na Twitcha, ponieważ niedługo będzie stream. Dokładnie to postaram się, żeby 1 maja już był. Zapraszam was na Discorda Pieski Jezdy. Zapraszam was do subskrypcji kanału, do lajkowania, ponieważ dużymi krokami zbliżamy się do 500 subów. Oraz zapraszam was do lajkowania filmów, ponieważ może lajki mnie motywują do szybszego nagrywania i może jeszcze powróci daily. Więc co, ja już nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. Dobra, pierwsze co przykuło moją uwagę to są zarobki w ogóle. No i poziom technologii. Kurde, nowa mapa, ale nadal obok są Niemcy i Rosja wielkie. To się nigdy dobrze nie... Bo jak szybko tury można skupować? W sumie mogą się tam... A Irlandia, Bangladesz, no. Widzę, że dziwnie. Litwa zdążyła tam to zająć. Ja muszę ją podbić, bo blokuje mi dostęp dalej. Jezus, teren. Anaktujemy Litwę. O Jezus, takie ciężkie będzie mi się wydaje. Widzę po tym, co te kraje robią, naprawdę. Jeszcze biorąc pod uwagę to, że jest drugą, no, jak to nagrywam. Więc to lekko nie jest, o czym się kleją mega, ale nagrywać trzeba. A nigdy mi się nie chce szybciej, w tym problem. Buduj mi tu port, mi się tracić armii. Dobra, to chyba całe, co? Nie całe, to nieźle. Mnie oskamowali. No dobra, coś takiego, nie będę ich anektował. Nie potrzebuję tego. Irlandia, co? Irlandia. A to asymilacji to... A, bo oni to kolonizowali przed chwilą dopiero. Dobra. Jaka tu jest ekonomia w tych prowincjach? Ja pierdzielę. Dobra, wchodzimy na Irlandię. Będę trochę głośniej mówił, żeby mnie w ogóle było słuchać i będę miał... Żebym miał to jak montować po ścieżce głosowej. Ścisz mi tą grę. W sumie już tak, no, po sumie. Nawet w tej grze głosy nie są potrzebne, tak naprawdę. No dobra, ja chcę już sobie wezmę na basala. Oni pożyczki brali, to nie jest zły. Nieźli, nieźli. Pierwszy raz widzę, żeby bot brał pożyczki, szczerze. Mapa ekonomii. Na pewno jakiś kraj poszedł w ekonomię i nie wierzę, że nie. No właśnie, to nie jest aż tak dużo, jak to po 6000 wpada. Ale też trochę kosztują te badania. Podwyższenie ekonomii. Kim wy macie wojnę, że wy tak pilnie chcecie, kurde, przejść przez moje... Dobra, trochę tam powiększyłem tą ekonomię, ale jakoś dużo nie chce mi się powiększać. Z czym wy macie wojnę z Rosją? Dobra, ale to mi nie podbije, nie masz pozwolenia. Na tej mapie pamiętam, że był problem z... Bo kiedyś sobie tak na nie grałem, jak jeszcze nie nagrywałem na YouTube Age of History. Że jakieś tam próby tak naprawdę były, ale no nie było to jakieś zasięgowe, więc przestawałem szybko. Grałem sobie na tym i pamiętałem, że był straszny problem z populacją. Miałem dużo tej populacji, bo miałem dużo prowincji, ale totalnie jakby nie było gdzie rekrutować armii. No dobra, Estonia podbita. Z wami to ja w sumie zrobił ultimatum. No właśnie, to jest ich stolica tam. Ale czemu wy tu macie jeden zadowolenie? Takie pytanie. Dlaczego oni tu mieli jeden zadowolenie? Dziwne. Nie wiem, czy aż takim wypalali tą prowincję, bo wiedziałem tam, że wypalanie było. Ale aż tak? Jak Niemcy im tam wypalały. Dobra, idź na to. A te Chiny tam mi to nie robi. Bangladesz i Australia. Podbiłbym prowincję do Australii. Bo raczej sami Australii całej nie chcę mi się podbijać. A się zgodzili, to tym bardziej mi się nie chce. Jest populacji nie ma. Dobra, dawaj, pójdę tam. Dobra. I od Bangladeszu to odbijemy jeszcze. Zawsze to jakieś prowincje. A czy do mnie jeszcze dostęp? Tak, tu nie daje. Jak chcesz dać 18 koła, to nie daje. Też odrzucam. Niemców bym musiał być. No Niemców tych 300 tysięcy armii na czysto. By musiało być. Gdzie mogę najwięcej poborowych? Mam ilość poborowych, bo to były w miejscach te trójownie i wszystko. No ja o tym mówiłem. Tutaj na prowincjach mogę dużo rekrutować niby, ale na tą mapę to jest mało. I to jest problem głównie tej mapy. Patrzcie, nawet nie mam pieniędzy na minusie. To jest na tą mapę to jest po prostu mało. Rena litewska po prostu z ludności pływalam. I estońska. Dobra. I na 3. Po 20 000. 30. Bez rzeczy po raz kłada. Dobra. No i wjeżdżamy w Niemców. Mam nadzieję, że nie płynęli gdzieś swoją armią. Nadgoń, żeby mi się nie rozwali. Dobra. O ja. 9. O Jezu. 90 koło tam szło na mnie. Ja pier. Ciekawie się zaczyna robić już, widzę. A bo oni Francję podbili, dlatego oni tacy duzi. Ale u Francji to nie jest coś nowego, że białą flagę od razu pokazali. Nie ma co się dziwić. Oni to mają wpisane w naturze. O Jezu, nie obronię stolicy. Może nie wejdą. O Jezu, dobra. O Jezu, smaria. Dlaczego oni muszą zaczynać? No i dlaczego ty mi to robisz?
No i Jezu, i się tak będziesz rozlewać, naprawdę. Ty nie rozumiesz, że ty tak tego nie przetrwasz. Dobra, w końcu. Włochy jeszcze mi wojnę powiedziały, super. No, no chyba nie. To to ma być cel zmieszczenia prowincji, to ja nie wiem. No pój, wezmę. Po co się Bangladesz chce bić? Wiecie, już skończyłem wojnę z tymi, nie? Ja już znowu zacząłem zarabiać duże kasy. Włochy, trzy prowincje, to nawet mi nic nie mówcie o sobie, że wy żyjecie. Nie radzę. Asymiluję to. No niemieckie tereny do rekrutacji powinny być dobre. W sumie niemieckie i chyba jeszcze nawet trochę francuskich tam jest. Dobra, wszystko odbijamy z tej strony. Coś jeszcze chcecie ode mnie? Widzę, że nie odpuszczacie. Dobra, zrekrutowałem całkiem dużą armię. Przecież jak to ich nie pokona, to ja nie wiem. Bo Bangladesz się nie chce poddać. Może nie jest to większa armia od armii na Niemcy, ale Niemcy były chyba drugie w rankingu. Oni są dziewiąci, więc jest różnica. Oho, oho. No widzę, że fajnie się bawicie. Ja nie wiem, co to mają być satania za armię. No chyba nie. Spalę, tylko mi... Zrujnowałaś, kurde. Pieprzony Bangladesz, ile oni tam mają? 300 tysięcy, ja mam 900. Tylko, że oni chyba mają lepsze. A nie, dwa razy mniejsze. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Jeszcze raz się zaatakował i chyba Skandynawię, żeby mieć taki ładny ten. By to ładnie wyglądało. Bo Chiny to nie wiem, czy chcę atakować. Tutaj musi. No, widzę, że tutaj też jest w miarę git. Też coś można. Naprawdę, co prowincja. No, armia z git, ale raczej na Rosję nie starczy. Na przykład. To ma 140 tysięcy. 147 tysięcy ekonomii na dwóch prowincjach. Czterech prowincjach. Aha. I to jest jedyne, co mam do powiedzenia. Aha, oczywiście 200 tysięcy w zapasie minimum. India? Nepal? Co jest? Bo Chiny raczej to odbiją. God nie dwa. Mówię, pacimy się za jakiś czas. Dobra, dobiję tak do 600 tysięcy. Dobra, 600. I zobaczmy badania. Dobra. No i jesteśmy na pierwszym miejscu. Bo już w kolonizacji dałem. God nie dwa. Widzimy się za jakiś czas. Dobra, zrekrutować trzeba. Pokażcie mi, ile mogę już powerować. No i tutaj urosł. Dobra, 250 tysięcy. Dobra, wjeżdżamy w Rosję. Widzę, że poszli coś robić w tym kraju w końcu. Ewidentnie, jak mają tyle armii w stolicy. Ewidentnie coś robią. O, nie pokonałem to. Ale Rosja jest chyba zrobiona. Jej Rosja jest tak zrobiona, żeby ekonomii nie ruszało. No dosłownie już przejąłem całą rosyjską ekonomię. Dobra, cała Rosja. I mogę zjeść całą, ale kurczę. Wy jesteście drudzy, tak? 500 tysięcy ekonomii. Ile mi armii zostało? Rebelia. To fajna rebelia. Gdzie to jest taki ten duży? Chociaż można było się spodziewać, że tak duży kraj będzie chciał się wyzwalać ciągle. Mało mi zabrali bardzo. Prawie nic. Dobra. To już będzie koniec tego odcinka. Zrobiliśmy pierwsze miejsce z kraju, który miał bodajże raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem prowincji. I mamy teraz 77, czyli chyba najwięcej na świecie. Tak, najwięcej na świecie, ponieważ Szwecja jest druga, która ma 50. Mamy tak samo najwięcej, mamy największą populację, technologię. W rankingu jesteśmy pierwsi, prowincje, wszystko dosłownie. Co? Zapraszam was jeszcze raz na Discorda Piaski GSD, zapraszam was na Twitcha oraz do subskrypcji i do lajkowania, ponieważ bardzo mnie to zachęca do tworzenia kolejnych treści. No i co? Ja już nie przeszkadzam i widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia, no i cześć.